Następne zadanie. Na kolokwium otrzymałeś następujące polecenie. Wzrost temperatury z 298 kelwinów do 308 K powoduje dwukrotny wzrost stałej równowagi ciśnieniowej. Na tej podstawie oblicz, ile wynosi standardowa molowa entalpia reakcji. Można powiedzieć, że właśnie tym zadaniem przechodzimy do nieco kolejnego działu, a mianowicie, czy może już teraz po przesłuchaniu niezbędnika jesteś w stanie mi powiedzieć, jaki wzór łączy ze sobą stałą ciśnieniową, temperaturę i entalpię. Jest to oczywiście izobara Van't Hoffa. W tym momencie już wiemy, że właśnie izobara Van't Hoffa łączy ze sobą i stałą ciśnieniową i entalpię i temperaturę, tak więc na pewno musimy w tym przypadku skorzystać właśnie z tego wzoru. Ta izobara Van't Hoffa to jest tak naprawdę równanie różniczkowe, a metodą rozwiązywania równań różniczkowych jest jedną z metod jest na przykład metoda całkowa. To znaczy na jednej stronie zostawiamy jedne pochodne i musimy je całkować, natomiast drugą pochodną przerzucamy na drugą stronę. W tym przypadku jest to pochodna temperatury, nawet dobrze się składa, bo tutaj, jak widzisz po prawej stronie, też mamy temperaturę. Wykonujemy następnie to całkowanie w granicach od T1 do T2, i tak samo tej po tej stronie, od stałej ciśniowej pierwszej do stałej ciśnieniowej drugiej. Całka z tego po wprowadzeniu granic całkowania jest równa tyle. Natomiast jeżeli chodzi o tą całkę, no to najpierw przerzuciłem przed znak całki to, co jest wielkością stałą. Entalpia w naszym przypadku nie będzie funkcją temperatury. Stała gazowa też nie jest funkcją temperatury, także wyrzucamy to przed znak całki, i do całkowania mamy 1 przez t kwadrat. Jak to można całkować? No, tutaj pokazałem, właśnie w jaki sposób można to zrobić bardzo dokładnie. 1 przez t kwadrat to inaczej t do minus drugiej, prawda? I teraz całkowanie tego, to znaczy musimy dorzucić do potęgi 1 plus 1, czyli zostanie nam tutaj minus 1 i podzielić przez to, co jest w nowej potędze, czyli podzielić przez minus 1. Taki oto sposób otrzymujemy właśnie całkę z tego. Teraz musimy wprowadzić jeszcze granice całkowania. Od razu wprowadziłem tutaj granicę całkowania i też od razu podzieliłem układ obustronnie przez ten cały, można powiedzieć, nawias, o to co mamy tutaj w nawiasie i przez R, dlatego że tak naprawdę w tym zadaniu przecież chcemy się dostać do entalpii, więc musimy wykopać wszystko to, co tutaj znajduje się wokół tej entalpii, przerzucić na drugą stronę. Tak też zrobiłem, i teraz już w tym momencie można zacząć wprowadzać dane. A mianowicie, co wiemy na temat stałej ciśnieniowej? Wiemy, że podniesienie temperatury z 298 do 308 powoduje dwukrotny wzrost stałej ciśnieniowej. To oznacza, że Kp2 będzie dwa razy większe od Kp1. Tak więc dokładnie to napisałem: że Kp2 jest równe 2 Kp1, dzięki czemu te stałe ciśnieniowe nam się skracają w tym momencie. Stałą gazową znamy. I temperatury również znamy z treści zadania. Wyszło mi, że standardowa entalpia reakcji jest równa tyle. I to jest koniec zadania.